obie dłonie i robimy miejsce przy miejscu. Tutaj widać te zmiany, które są niekorzystnymi zmianami, ale badamy, mając oba jądra w dłoniach, żeby to po prostu nie uciekało, i badamy miejsce przy miejsce, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Wiadomo, że nie odwracamy, ale badamy, a w ten sposób trzymając oba jądra. Ten miesiąc to jest właśnie dedykowany panom, a więc nauka samobadania jąder jest niesłychanie ważna. My mamy takie fantomy, uczymy tego badania i mówimy o tym, że dotyczy to bardzo często młodych osób, młodych facetów. I mówimy o tym, że nawet jeżeli jakąś zmianę się znajdzie, to usunięcie jądra nie znaczy nic złego. Nawet można mieć później dzieci. Także a również, tak jak apelujemy do pań, do kobiet, apelujemy do was panowie, badajcie się. To jest niesłychanie ważne, żeby badać się, jeżeli jest jakiś niepokój. Znajdujemy się u pana doktora urologa i wiemy, co robić dalej.